1 września o godzinie 4:45 spałem w pokoju podoficerskim w koszarach. Obudziły mnie strzały ze Schleswig-Holsteinu i wybuchy, które były zdetonowane mury graniczne. W tym czasie usłyszałem sygnały dzwonku alarmowych. Złapałem hełm, który wisiał przy łóżku, i karabin, i udałem się do wartowni numer 6 w koszarach. To właśnie były pierwsze strzały, które rozpoczęły II wojnę światową. Wówczas na Westerplatte był piekielny ogień artylerii i broni maszynowej. Żołnierze poprawili tylko hełmy, przyciągnęli pasy i bez słowa wyprysnęli pojedynczo w kierunek wyznaczonego rejonu, gdzie mieli zająć placówkę. Ja sam podziwiałem ich odwagę, że po prostu nie było absolutnie żadnego wrażenia na nich, widać, że to jest strach albo coś. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 20 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem kierownikiem pracowni genetyki sądowej. W mojej pracy często spotykam biegłych, którzy prowadzą badania dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Przed 1 września 2020 byliśmy po 5 etapach badań archeologicznych na Westerplatte. Badania rozpoczęliśmy w 2016 roku. Pierwsze nasze badania były tak naprawdę rozeznaniem, czego na Westerplatte możemy się spodziewać. To były badania sondażowe. Rozpoczęliśmy od namierzenia, zlokalizowania wartowni numer 5 i reliktów willi oficerskiej. Tak jak powiedziałem, to były tylko badania sondażowe, więc niewielkie wykopy. Udało się te relikty namierzyć. Później systematycznie badaliśmy kolejne budynki do reliktów willi oficerskiej i wartowni numer 5. Wróciliśmy w tym roku. W tym roku już te relikty zostały w całości odkryte wykopami szerokopowierzchniowymi. No i efekty tych prac naszych już widać. Teraz znajdujemy się wewnątrz budynku pokurortowego, który został przystosowany w 1926 roku do stacjonowania oficerów wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Tu w 1939 roku znajdowały się kwatery majora Sucharskiego, czyli komendanta składnicy, oraz jego zastępcy, czyli kapitana Dąbrowskiego. Możemy nawet wskazać miejsce, w którym major Sucharski miał swój gabinet. To jest właśnie ten
obszar, gdzie widać taki wykurz, to był właśnie gabinet majora Sucharskiego. Został wyburzony na rozkaz Niemców przez jeńców cywilnych, czyli Polaków aresztowanych na terenie Gdańska, a później Gdyni. Ci jeńcy cywilni trafili tutaj już 8 września, czyli dzień po zakończeniu walk o Westerplatte i właśnie zajmowali się sukcesywnie do połowy 1941 roku wyburzaniem budynków, które tutaj stały na Westerplatte i należały do składnicy. Nie można zrozumieć tego, co wydarzyło się na Westerplatte w pierwszym tygodniu września 1939 roku, bez opisu sytuacji w Gdańsku na rok przed wybuchem II wojny światowej. Jesienią 1938 roku NSDAP i wszystkie organizacje afiliowane były niezwykle silne. One zrzeszały dziesiątki tysięcy osób. Dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o odsetek członków NSDAP wśród lokalnej ludności, on przewyższał średnią występującą na terenie Niemiec. Narodowi socjaliści gdańscy bardzo mocno występowali przeciwko Polsce i jej instytucjom na tym terenie. W przypadku Polaków liczących około 35 tysięcy na terenie Wolnego Miasta Gdańska zadanie narodowych socjalistów było trudniejsze, dlatego że Polacy byli liczniejsi niż Żydzi, dobrze zorganizowani, kierowani przez zdeterminowanych liderów społecznych, a ponadto czuli wsparcie państwa polskiego i placówek tego państwa na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Kolejno zaczęliśmy się wycofywać, bo zabierając ze sobą sprzęt i amunicję. Więc wycofując się, musieliśmy przechodzić koło wartowni numer 4. W tym momencie właśnie jeszcze niemieckie sztukasy nadlatywały nad terenem Westerplatte. I widocznie nieprzyjaciel oddał do nas serię z broni pokładowej. Starszy sierżant Ziomek zdążył jeszcze wskoczyć na wartownię 4, a ja z sierżantem Blukisem zdążyliśmy jeszcze zaskoczyć za wartownię numer 4. W tym momencie, to znaczy za jakieś parę chwil, z krzaków wyłania się człowiek, bez czapki, włosy rozkudlane, cały wyglądał jak murarz, w tynku. Wylatuje i mówi, panowie, ja jestem z wartowni numer 5. Tam wszyscy zginęli, ja jakoś, no, uciekłem. Znajdujemy się przy reliktach wartowni numer 5, obiektu o tragicznej historii. W tym miejscu 2 września 1939 roku zginęło co najmniej 6 polskich żołnierzy broniących Westerplatte. Jedna z bomb trafiła w tym miejscu, druga najprawdopodobniej tutaj. Wnioskujemy tak po przesunięciach wielkich fragmentów betonu i wbiciu tego. Jeszcze miałem zapytać, skąd pan wie dokładnie po tylu latach, że tu jedna, nie, tutaj druga. To nie tylko moja wiedza jakby wynikająca z obserwacji zachowania tych reliktów, ale wartownia była szczegółowo fotografowana przez żołnierzy niemieckich zwiedzających teren pola bitewnego, ponieważ była w bardzo spektakularny sposób zniszczona i była często fotografowana.
również Luftwaffe sporządziło raport w drugiej połowie września opisujący efekty swojego nalotu na Westerplatte i szczegółowo opisano, jak ta wartownia została zniszczona, jakie bomby tutaj eksplodowały. Tuż przy narożniku północno-wschodnim wartowni eksplodowała bomba o wagomiarze 250 kg, powodując ogromny lej o średnicy 10 metrów i głębokości ponad 3 metrów. Myśmy ten lej przebadali w 2017 roku, pozyskując duży zbiór przedmiotów, które wpadły do tego leja w wyniku tej właśnie eksplozji i rozłożenia się tak naprawdę górnej kondygnacji. Część dolnej kondygnacji podlegała zniszczeniom nie tylko w wyniku bombardowania, nie tylko w wyniku wyburzania, bo została wyburzona przez Polaków pod nadzorem niemieckim i na rozkaz Niemców, ale również później w trakcie zmiany wystroju cmentarza nikt nie przejmował się tym, że te relikty tutaj się znajdują i one były niszczone. Jadę w okolice Chojnic, gdzie z ekipą archeologów pracuje prokurator Tomasz Jankowski z pionu śledczego IPN. To on podjął decyzję w sprawie śledztwa dotyczącego Westerplatte. Panie prokuratorze, jakie były przyczyny wszczęcia śledztwa w sprawie Westerplatte? Śledztwo rozpoczęło się właściwie od pierwszej informacji, która przekazała nam Muzeum II Wojny Światowej. Dostaliśmy maila o ujawnieniu na terenie prac archeologicznych szczątków ludzkich pierwszego z żołnierzy. Mail był skierowany do nas i do prokuratury powszechnej, ale uznaliśmy, że powinniśmy się włączyć w te prace. I te wstępne analizy na miejscu czynności, co prawda wiele nam nie powiedziały, bo doszliśmy do wniosku, że być może jest to żołnierz obrońca Westerplatte, ale co do okoliczności i przyczyn jego śmierci wiedzy żadnej nie mieliśmy na ówczesnym etapie, stąd podjęliśmy decyzję, żeby wszcząć śledztwo celem wszechstronnego ustalenia okoliczności śmierci tej osoby, tej pierwszej, bo na tym etapie we wrześniu 2019 roku absolutnie nie mieliśmy takiego przekonania, że tych szkieletów, tych obrońców będzie więcej. Zaczynamy od części dystalnych, najczęściej od stóp i powoli posuwamy się w górę aż do głowy i po kolei ściągamy fragmenty szkieletu, liczymy je, sprawdzamy, czy szkielet jest niekompletny. Wstępnie opisujemy obrażenia, natomiast nie jest to raport bardzo szczegółowy. To są tak zwane wstępne oględziny. Później już w laboratorium wykonywana jest precyzyjna ekspertyza antropologiczna i medyczno-sądowa. W tej chwili rusza cały proces badań pierw antropologicznych, medyczno-sądowych i następnie genetycznych, czyli z tego szkieletu będziemy starali się wydobyć dobrej jakości materiał genetyczny, ustalić jego profil genetyczny, czyli tak zwany genetyczny odcisk palca. Kolejnym etapem będzie próba odnalezienia rodzin, pobrania od nich materiału porównawczego, no i finalnie identyfikacji.
Najwięcej w znaki dało nam się bombardowanie drugiego dnia. Przeszło godzinę czasu, niemieckie ciężkie bombowce rzucały półtonówkami, bombami półtonowymi po całym terenie. Kładli po prostu bomba przy bombie. To może jeszcze nie było tym momentem decydującym, chociaż mocno załoga ucierpiała i umocnienia obronne, bo właściwym powodem do kapitulacji to moim zdaniem było fizyczne wyczerpanie załogi, która 7 dni i 7 nocy była bez podmiany na stanowiskach i po drugie brak wody i światła. Mieliśmy dzięki historykowi z Muzeum II Wojny Światowej wytypowaną listę osób, których szczątki prawdopodobnie znaleźliśmy i na podstawie tych danych osobowych tych osób gruntownie, że tak powiem, bazę PESEL użyliśmy. Na podstawie wyników sprawdzeń w bazie PESEL wytypowaliśmy około 130 bądź 150 osób, które prawdopodobnie są krewnymi ofiar. I do tych osób zwróciliśmy się z apelem, prośbą, pytaniem, czy potwierdzają to pokrewieństwo i czy wyraziliby zgodę na pobranie materiału porównawczego. Grupy 150 osób, odezwało się ponad 70 osób, potwierdziło pokrewieństwo i zaczęliśmy działać. Ja osobiście jeździłem do tych rodzin, przesłuchiwałem ich w charakterze świadka i pobierałem ten materiał do badań genetycznych. No muszę powiedzieć, że krewni żołnierzy z Westerplatte mieszkają na terenie całej Polski. Już nie jestem w stanie wymienić tych miejscowości. Zdarzało się też takie sytuacje, że przyjeżdżałem do bratanka jednego z żołnierzy, który zamieszkuje w województwie świętokrzyskim w miejscu oddalonym od innego bratanka o 30 km, ale oni ze sobą żadnego kontaktu nie mieli, więc taką rolę też spełniałem, łączenia rodzin, więc to jest no, fajne przeżycie, takie jakby może pozaprokuratorskie, bo no, jakby nigdy o emocjach trudno mówić, ale no, satysfakcję miałem z rozmów z tymi rodzinami, z opowieści. W Szczecinie spotykam się z Andrzejem Osowskim, szefem pracowni genetyki sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. No tu się z kilkoma problemami zetknęliśmy. Nie było to takie standardowe badanie identyfikacyjne, jakie mamy na co dzień na zlecenie prokuratury czy też policji. Było to jedno z trudniejszych zadań, z jakimi się zetknęliśmy. Z kilku powodów, ale między innymi też z powodu materiału porównawczego, ponieważ żołnierze, którzy byli dobierani do służby na Westerplatte, to byli żołnierze, którzy z reguły nie mieli założonych rodzin. Chodziło o to, że to nie była zwykła jednostka, była to jednostka elitarna, chodziło o to, że nie było związków, nie było takiej presji rodziny i ten klucz spowodował, że bezpośrednich krewnych ciężko jest znaleźć tych żołnierzy. Więc materiałem, którym możemy dysponować, to jest materiał pochodzący od zstępnych rodzeństwa albo dalszych krewnych. I to jest jeden problem. Drugim problemem było też odnalezienie rzeczywiście rodzin tych konkretnych żołnierzy, którzy zginęli na Westerplatte. Dzięki pracy historyków i prokuratury IPN udało się zawęzić tą liczbę osób do 15-16, które rzeczywiście pełniły w tym czasie służbę na Westerplatte i rzeczywiście mogły tam polec. Zasadniczą służbę wojskową, nie zdążył wrócić do domu, dostał mobilizację. Starszy strzelec Władysław Okrasa to przodek pani Barbary. Zginął na Westerplatte, teraz odnaleziono i zidentyfikowano jego szczątki. Dla rodziny, szczególnie dla jego siostry, to niezwykły moment. Jest naprawdę szczęśliwa, wzruszona, cieszy się, że dane jej było doczekać tej wielkiej chwili. Tej chwili doczekała też rodzina pana Ryszarda Celarego. Poległy w pierwszych dniach wojny kapral Jan Gębura był jego wujkiem. Teraz dopiero będziemy wiedzieć na 100%, że to jest on
i gdzie będzie pochowany. Na 100% będzie można przyjechać na grób i pomodlić się właśnie w tym miejscu, gdzie zginął. Genetykom ze Szczecina udało się w sumie zidentyfikować szczątki 5 obrońców Westerplatte odnalezione przed rokiem na Półwyspie. Tożsamość odzyskał też Adolf Petzelt, Bronisław Perucki i Józef Kita. To miejsce wymaga pogłębionej refleksji na kilku płaszczyznach, bo to z jednej strony refleksja historyczna, z drugiej refleksja architektoniczna. Wiemy, że na Westerplatte znajdują się relikty, których nie można odbudowywać, a należy je uczytelnić. Do takich reliktów należy m.in. wartownia numer 5. Na Westerplatte był też cmentarz, ten cmentarz z roku 1946, a potem zmieniony w końcówce lat 80. Dlatego też Westerplatte, które zaplanowaliśmy, ma być pewnym połączeniem uczytelnienia oryginalnych reliktów wojskowej składnicy tranzytowej, ale też nowoczesnych rozwiązań muzealnych. Teraz nasze prace z takiego trybu, nazwijmy to naukowego, gdzie wybieraliśmy po prostu miejsce, które chcemy udokumentować metodami archeologicznymi, przechodzą w tryb przedinwestycyjny. Tak naprawdę rusza inwestycja na Westerplatte związana z powstaniem muzeum, z przywróceniem tego miejsca jakiejś godności, żeby to wyglądało w końcu nie jak zaniedbany park, tylko jak naprawdę pole bitewne objęte najwyższą opieką. Sercem rozwiązań architektonicznych będzie z całą pewnością cmentarz obrońców Westerplatte. Będzie to miejsce zgłębionej refleksji o tym, co wydarzyło się w czasach niemieckiego ataku, w czasie II wojny światowej. Konstrukcja cmentarza, czyli konstrukcja zamykająca się w okręgu, pokazuje, że żołnierze z Westerplatte wracają do zbiorowej pamięci. Każdy z nich wraca indywidualnie, ale są nadal drużyną. Są drużyną, która opowiada o polskich postawach w czasie II wojny światowej i wracają jako jeden oddział do tego, aby świadczyć dzisiaj o tym, co wydarzyło się w roku 1939. Całość chcielibyśmy wzbudować wokół refleksji, wokół triady wartości, a więc triady wartości zamkniętej wokół autentyzmu pola bitwy, symbolu początku II wojny światowej, ale też uniwersalnej gotowości polskiego żołnierza do obrony własnej ojczyzny. Rozumiem, że 4 osoby, które nie są jeszcze zidentyfikowane spośród tych odnalezionych szkieletów, tutaj potrzebne są jakieś szersze działania, skoro jeszcze nie udało się ich zidentyfikować. Tak, oczywiście. No, spośród tych kilkunastu, które zginęły, czy też uznajemy jako zaginione na Westerplatte, odnaleziono szczątki 9 osób, czyli tutaj ten zbiór też nie jest pełen, nie mamy wszystkich szczątków odnalezionych. I tutaj w przypadku tych 4 kolejnych osób, które będziemy identyfikować, musimy niestety wykonać pracę w celu zdobycia materiału porównawczego. Czyli trzeba odnaleźć kolejnych członków rodzin poprzez analizę historyczną i też na pewno będziemy musieli wykonać prace ekshumacyjne, między innymi rodziców. Dla genetyków badania identyfikacyjne na Westerplatte jeszcze się nie skończyły. Przyszłość pokaże, ilu jeszcze polskich żołnierzy uda się wskazać z imienia i nazwiska.